Sanok, a Tatryski Podhale Nowy Targ. Myślę, że będę dostarczył dużo wrażeń i poprosimy teraz o krótki komentarz trenera Sanoka. Can you say something about this match today? Okay, yeah. Like everybody saw that it was after 10 minutes it was already 4-0 and the game was basically on the paper it was over, so it was easy to play for the home team to keep the lead. But in my hockey philosophy there is no giving up mentality, and we play 0-0 second period and we won the last one, but it was 6-3, it was pretty clear game. Not so much to tell for to in hometown, but that's hockey. Sometimes you have a bad luck, and I don't agree everything what was the referee calls today, and I want to check some things from the video. I know. Thank you. Marek, teraz ja myślę tak, że zagraliśmy świetną tą pierwszą tercję. Można powiedzieć, że wymarzona pierwsza tercja 4-0 to takim przeciwnikiem naprawdę daje komfort gry. Świetne dwa kontrataki i dwie gry przewadze wykorzystane ustawiły ten mecz szybko, można powiedzieć dosyć szybko. A w drugiej tercji tutaj co mógłbym mieć pewne zastrzeżenia, to tego, że mając bezpieczną przewagę, naprawdę brakło nam jakiejś dyscypliny w grze, przede wszystkim w faulach, w odpowiedzialności, bo zbyt dużo kart otrzymaliśmy w tej tercji, a graliśmy naprawdę 4 minuty box play, a osłabienia, a potem kolejne tam dwie, nie wiem, a pół tercji graliśmy w osłabieniu. Więc tak naprawdę ta tercja kosztowała nas bardzo dużo sił. To gra w osłabieniu kosztuje bardzo dużo sił, co potem już w trzeciej tercji było widoczne. Ale ważne, że wytrzymaliśmy tą grę w osłabieniach, nie straciliśmy bramki i ta trzecia tercja z tą przewagą 4 bramek była o tyle bezpieczna, że tą trzecią tercję nam się grało dużo łatwiej, zdobywając bramkę na 5-1, 6-1 z kontrataku. Tak naprawdę po tych dwóch bramkach na 6-1 było już po meczu. Końcówka to troszeczkę nerwowości, niepotrzebnej nerwowości z obu stron. Już myślę, że nie miały wpływu na końcowy wynik w żaden sposób. To już był wynik zbyt duży dla nas. Także cieszę się bardzo, że pokonaliśmy przeciwnika. 3 punkty kolejne dopisujemy do swojego konta. Panowie, jakieś pytania? I have the question to the coach. What was the reason of this poor start of the game? And why you can comment goaltender, because it was very poor goaltender, it was my opinion. And the second question is about the power play conversion in the second period. You played, for example, 30 minutes in the row, it was zero in the score. The first goal was kind of easy one. It goes like that in and my opinion is that was the second one was high sticking, because it was coming from up and it was clearly high. Okay, we cannot chase these things, but also when you are 4-0 behind, it's not anymore, it's more mentally case, and then if you are mentally not ready to play power play, it's not working. If game is 2-1 or something, it's different feeling to play. And I'm somehow proud of my boys that because it could be also big fight, carnival fights and the 12-0 or something. We still focused for the game, and even that was very dirty thing from the home team player, this slashing to here, and our import is out now because our player fell down and he hurt his knee very badly. These are unnecessary things in the game, last minutes, which the game is very clear. And I respect the play, I respect the opponent, and I'm not ready to do it. And I don't like that my players are doing things like that. It's not easy to play if you are 4-0
behind after 10 minutes. That's the maybe the main answer to your question. Jakieś pytania jeszcze? Sam się coraz bardziej sprawa komplikuje, bo oprócz Kaska tak naprawdę, który no nie ma jeszcze jakiejś takiej, nawet nie rozpoczął jeszcze w tym momencie treningu, więc to sprawa się przeciąga. Nie trudno mi powiedzieć na jak długo. Świst powiedział, że 2 tygodnie nie ma. Słuchajcie, okay. Świst jest świst. Dobra. To jest jedna rzecz. Druga, w meczu ostatnim w Sosnowcu zastępował go na środku Daniel Kapica, również niefortunne skręcenie stawu kolanowego, wyłączony jest też na 2 tygodnie. To jest kolejny zawodnik, dlatego w dzisiejszym meczu grałem praktycznie na 2 środkowych napastników nominalnych i pozycję tego środkowego zajął center Jarek Różański. Byłem zmuszony do takiej decyzji, bo nie miałem po prostu już żadnego innego wariantu. A w trakcie meczu wypadło nam kolejnych 2 zawodników dzisiaj. To jest Maciek Sulka, który ma problemy z barkiem, nie wiem na ile poważne, w tej chwili nie dokończył meczu, dlatego w tym meczu oraz Stypuła, który w pierwszej tercji od razu ma prawdopodobnie problemy z wzrostem barkowym, więc to jest kolejny zawodnik. Więc tak naprawdę nic pocieszającego. Cieszyć nas te 3 punkty, ale gdzieś mamy w zanadrzu troszkę kłopotów na najbliższy mecz. Mam nadzieję, że się jakoś z tego wykraskamy. Dlatego tak naprawdę ten mecz też podejrzewam, że w drugiej, trzeciej tercji tak naprawdę no, zmuszony byłem do ogromną rotacją zespołu. Tak naprawdę co zmiana wychodziła inna formacja. To wchodził Zarotyński, Jokila kończył na środku. Różański raz w ataku, raz na obronie. Ta sytuacja, jaka wynikła w tej chwili z problemami, kontuzjami, miała wpływ na to, że tak naprawdę co zmiana była inna formacja, inne zestawienie. I to też miało na pewno jakiś wpływ na naszą dyscyplinę taktyczną w meczu, czy na dyscyplinę indywidualną, bo to zawsze jest ciężko, kiedy ta piątka za piątką wchodzi różna tak naprawdę. Tak, proszę zwrócić uwagę, ile takie momenty było. Zarotyński zagrał, potem Jokila na środku, potem Jarek na środku, kończył na obronie, więc zmuszony byłem do ciągłej rotacji składem na szybko, bo takie problemy się pojawiały. Jeszcze jakieś pytania, panowie? Szanowni Państwo, w takim razie dziękujemy serdecznie. Myślę, że tutaj sporo opinii jest takich na gorąco, ale cieszy ta gra, bo widać było, że w pierwszej tercji naprawdę mamy bardzo fajnie poukładaną grę, ciekawą kombinacyjnie i myślę, że przy kolejnych meczach będzie wszystko dobrze. Żegnamy z Nowego Targu, do zobaczenia w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo. Dzięki Marek.